Rafał Brzozowski, popularny piosenkarz i prezenter telewizyjny, znany jest z tego, że przez lata swojej kariery skupiał się na pracy zawodowej, jednocześnie starając się chronić swoje życie prywatne przed mediami. Jego długotrwały związek z modelką Anną Tarnowską, który zakończył się w 2021 roku, był jednym z niewielu elementów prywatnych, którymi dzielił się publicznie. Para planowała ślub, lecz ich drogi rozeszły się nieoczekiwanie. Od czasu rozstania w mediach pojawiały się spekulacje łączące Brzozowskiego z różnymi kobietami, jednak żadne z tych doniesień nie zostały przez niego potwierdzone. W ostatnim czasie, w rozmowie z magazynem Twoje Imperium, Rafał Brzozowski podzielił się swoimi refleksjami na temat przyszłej miłości i tego, czego oczekuje od potencjalnej partnerki. Prezenter wyznał, że kluczowe dla niego jest, aby przyszła partnerka rozumiała specyfikę jego zawodu, który wymaga nie tylko talentu artystycznego, ale także dużej elastyczności i dostosowania do często zmieniających się okoliczności. Znalezienie osoby, która akceptuje taki tryb życia i jest gotowa go wspierać, jest dla niego priorytetem. Brzozowski zaznaczył, że choć obecnie nie jest w związku, otwarty jest na nowe relacje, pod warunkiem, że druga strona będzie współdzielić jego życiowe wartości i będzie w stanie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą jego kariera. To świadome podejście do życia prywatnego i zawodowego wyraźnie pokazuje, jak ważna jest dla niego równowaga między tymi dwoma aspektami życia. Rafał Brzozowski, znany z TVP i jako artysta o szerokich zainteresowaniach, w wywiadzie dla Twojego Imperium otwarcie wyraził swoje poglądy na życie zawodowe i prywatne. Przyznał, że wolny zawód oraz liczne pasje sprawiają, że jego życie to ciągłe podróże, nienormowane godziny pracy i zajęte weekendy, co wymaga od partnerki głębokiego zrozumienia i akceptacji jego stylu życia. W swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważna jest dla niego pełna akceptacja i zrozumienie w związku, mówiąc, że dojrzała relacja opiera się na bezwarunkowym przyjęciu drugiej osoby ze wszystkimi jej zaletami, wadami oraz doświadczeniem życiowym. Jego doświadczenia uczyniły go sceptycznym co do możliwości zmiany drugiej osoby w związku, co często jest przyczyną konfliktów. Mimo, że Brzozowski jest otwarty na miłość i partnerstwo, z biegiem czasu jego wiara w odnalezienie idealnej osoby, która w pełni go zrozumie i zaakceptuje, wydaje się słabnąć. Opowiedział o swojej wewnętrznej rozterce między wartościowaniem własnej wolności a pragnieniem stabilizacji. Przyznał, że coraz bardziej ceni sobie niezależność, choć czasem marzy o zarzuceniu kotwicy. Takie refleksje świadczą o głębokim przemyśleniu przez Brzozowskiego swojego miejsca w życiu i w relacjach z innymi. Jego wypowiedzi pokazują, że znalezienie kompatybilnego partnera, który zrozumie unikatowe wymagania jego życia, jest dla niego wyzwaniem, które może okazać się trudne do pokonania. Wyraża jednak nadzieję, że takie partnerstwo jest możliwe, choć może wymagać czasu i odpowiedniego zrozumienia obu stron.